Dzień dobry, Jacek Pożycki, prosto z cieszyńskiego rynku. Dzisiaj rozmawiamy z panem Maciejem Dębiniokiem. Zgadza się? Tak, to ja. Będziemy rozmawiać o cieszyńskim tramwaju i będziemy rozmawiać o gołębiach. Stąd to miejsce. Zacznijmy od cieszyńskiego tramwaju. Ponoć cieszyński tramwaj był złoty i jeździł przez 10 lat. No może złoty nie był, ale faktycznie 10 lat jeździł. I to po najkrótszej monarchii austro-węgierskiej linii tramwajowej właśnie w naszym pięknym mieście. A dlaczego ludzie chcą przywrócić? Jest taka idea, żeby przywrócić cieszyński tramwaj. Tak, miasto Cieszyń i Czeski Cieszyn wspólnie wystąpiły o dotację na projekt, który miałby w końcu udowodnić, czy przywrócenie takiej linii tramwajowej jest możliwe. Jeżeli tak, to jaki to byłby koszt? Czy w ogóle ma to jakikolwiek sens? Przy tym założeniem jest to, że to ma być wyłącznie jako atrakcja turystyczna, która przyciągnęłaby tutaj dodatkowych turystów. A dlaczego cieszyński tramwaj jest takim symbolem tych dwóch miast? Dlaczego to jest okres, kiedy cieszyński tramwaj kursował w mieście, to był okres chyba największej prosperity tego miasta. Ono było tutaj wtedy centrum nie tylko wojskowym, ale również centrum administracyjnym całego regionu. Także ten tramwaj jednoznacznie wiąże się jakby ze złotymi czasami tego miasta. Przez wiele lat miasto było podzielone, zresztą koniec tego tramwaju był również związany z podziałem tego miasta w roku 21. Teraz miasto już nie jest podzielone, właściwie granica jest tylko na mapie, natomiast swobodnie można przechodzić z jednego do drugiego miasta. I ten tramwaj również miałby te dwa miasta łączyć. A tak będzie? Faktycznie będziemy mieli tramwaj w Cieszynie? Powiem tak, istnieje taka ewentualność, jeżeli znajdą się na to pieniądze. Dlatego, że pieniądze będzie ewentualnie przekazywał na taki tramwaj? Budżety obu miast nie są w stanie, przynajmniej z tej koncepcji, jaką ja widziałem, unieść na razie tego ciężaru. Musiały być to pieniądze z zewnątrz, z jakichś zapewne może dotacji, być może unijnych, bo inaczej oba te miasta tego nie uciągną. Natomiast istnieje coś takiego jak plan minimum, który tutaj... Pół tramwaju, nie, to byłby nawet cały tramwaj, tylko nie jeździłby. Tak, po prostu jako symbol? Tak, zrekonstruowany tramwaj. Sobie zdjęcia? Na przykład, w tym tramwaju mogłaby być na przykład jakaś mała restauracyjka, czy jakiś punkt informacyjny. Taki pomysł istnieje w cieszyńskim i czesko-cieszyńskim ratuszu. Być może nawet byłyby dwa takie tramwaje, jeden po polskiej, drugi po czeskiej stronie. W jakimś miejscu na historycznej trasie tego tramwaju ten tramwaj by sobie stał. Możliwości odbudowy istnieją, plany posiadam, także chętnie udostępnię. A być może również przebieg tej dawnej trasy, tych szyn tramwajowych, będzie również oznaczony w terenie. Możesz powiedzieć, jakie były przystanki? Bo na pewno przez rynek. Tak, właśnie znajdujemy się na rynku, gdzie był najważniejszy przystanek i mijanka tego tramwaju cieszyńskiego. Ale pierwszy przystanek był w okolicy Wyższej Bramy. Natomiast następne były właśnie tutaj na Górnym Rynku. Na rynku. Na Starym Targu, następnie dwa przystanki na ulicy Głębokiej na żądanie, przed hotelem Austria i w okolicy ulicy Mynniczej, następnie przed zamkiem. Tramwaj następnie przejeżdżał przez most główny na Oldzie i zmierzał w kierunku czesko-cieszyńskiego obecnie, a wówczas cieszyńskiego dworca kolejowego. A jak dorożkarze reagowali na obecność tramwaju? Jak to wyglądało? Bo podejrzewam, że jakaś konkurencja to jest. Tak, jest nawet jedno zdjęcie z tymi dorożkarzami, na którym oni całkiem spokojnie sobie koło tego tramwaju stoją. Natomiast tak, wcale spokojnie nie byli, dlatego że ten tramwaj podbierał im podróżnych, więc w początkowym okresie, właściwie przez cały okres funkcjonowania linii tramwajowej, były przypadki, że ci dorożkarze wrzucali cegły bądź też kamienie na torowisko. Tramwaj się zatrzymywał, oni wtedy podjeżdżali, przejmowali pasażerów i w ten sposób mogli sobie troszeczkę więcej zarobić. A, ale na szczęście żadnych ofiar nie było w związku z podrzucaniem kamieni na torach, czy jak to wygląda? W związku z podrzucaniem kamieni nie było, natomiast na trasie tramwaju cieszyńskiego
miały miejsce różne zdarzenia. Jakieś wypadki? Wypadki, tak, tak. Już pierwsze przejechanie i to dziewczynki miało miejsce już w roku 1911. Na szczęście, dzięki systemowi zabezpieczeń, jakie w tym tramwaju były i szybkiej pomocy lekarza, który znalazł się w okolicy, ta dziewczynka właściwie nie odniosła jakichś cięższych obrażeń. Ta dziewczynka została jakby wyłapana, nim wpadła pod koła tramwaju. Często zdarzały się również przypadki spłoszenia koni, które nie były przyzwyczajone do huku tramwajowego, bo to trzeba sobie uświadomić, to nie był cichy środek transportu. Potężny huk samego silnika, ale również tego torowiska, które nie było niczym wytłumiane, oddziaływał na całe otoczenie. Także to nie było nic spokojnego i te konie się płoszyły. Nierzadko prowadziło to do przewrócenia wozów, między innymi wozu z mlekiem. Tutaj w roku 1917 wozu pana Górniaka, który został całkowicie strzaskany. Także wypadki również się zdarzały. A drogi był bilet na tramwaj? Nie, to był w miarę jakiś tam. To były naprawdę niewielkie kwoty. Dodatkowo jeszcze istniała zniżka dla dzieci. Jeżeli dziecko było niższe niż 1,3 metra, nie musiało mieć legitymacji szkolnej. Ja mógłbym liczyć na jakąś zniżkę. No, to niestety musiałbyś wykazać legitymację szkolną, ale to już chyba tobie nie grozi. Dobrze, myślałem, że chodzi tylko o wzrost, ale stan umysłu również, tak? A, to się łapie. Nie, no żartuję. Przejdźmy na tory jednak związane z kolejami. Czyli był to taki dość popularny środek transportu, tak? W szczytowym okresie roku 1918 przewiózł ponad 1 000 000 osób rocznie. 1 000 000 osób rocznie. O, no to faktycznie jest. Także był popularnym środkiem transportu. Z pewnością najwięcej pasażerów przynosi tutaj wojskowi, którzy kursowali po prostu tym środkiem transportu z dworca kolejowego w okolice Koszar, czyli tam w okolice tej właśnie wyższej bramy. I oni byli chyba w tym okresie wojennym, wielkiej wojny, najważniejszymi, najczęstszymi pasażerami. Ale no, ja mówię, mieszkańcy miasta również z niego chętnie korzystali. Jest sens takiego tramwaju z powrotem tutaj wprowadzenia? Powiem tak, na to odpowie ten cały projekt przywrócenia. Trzeba na pewno rozważyć plusy i minusy, bo koszt takiego przedsięwzięcia jest na pewno niemały. Natomiast nie wiadomo, czy on się kiedykolwiek zwrócił. Jesteś lekarzem weterynarii też. Spotykamy się na rynku w Cieszynie, nie tylko dlatego, że tutaj była trasa tramwaju dawno temu, ale też dlatego, że mamy gołębie, których nie należy karmić. O tym mówią te informacyjne tutaj punkty. Dlaczego? Dlaczego nie karmisz gołębi? Powiem tak, miasto ustawiło takie znaki całkiem chyba niedawno. Jeżeli chodzi o samego gołębia, to gołębia miejskiego, bo o nim mówimy, to jest to gatunek, który jest objęty tak zwaną częściową ochroną, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska. Natomiast polega ta ochrona na tym, że nie niszczy się gniazd, podczas gdy przebywają w nich pisklęta. To jest, mówię, ze względów etycznych jest to zupełnie zrozumiałe, natomiast ze względów prawnych trzeba to było osobno wprowadzić. Natomiast gołąb miejski potrafi sam się wyżywić. Nie trzeba go dokarmiać. Nie trzeba go dokarmiać, podobnie jak inne ptaki w okresie letnim. W okresie zimowym jest zupełnie inna sytuacja, faktycznie. W okresie zimowym, kiedy śnieg przysypie wszystko, co ptak może spożyć, wiadomo, że dokarmienie ptaków jest ze wszechmiar wskazane, a nawet konieczne. Gołębi też, tylko w takich warunkach, żeby do tej karmy nie miały dostępu na przykład szczury. Dlatego, że wysypywanie paszy dla ptaków na ziemię jest kompletnym nieporozumieniem, dlatego że przede wszystkim. Tak, a dodatkowo ptak, który spożywa to na ziemi, a nie na przykład na jakimś karmniku, jest łatwym celem dla kota. Więc ludzie też o tym muszą pamiętać. To, co tutaj jest napisane na tych tablicach po drugiej stronie, że gołębie przynoszą szereg różnych chorób. Tak, jest to prawda, faktycznie. Przenoszą salmonelozę, kryptokokozy, mogą przenosić również kleszcze, w których mogą przeżywać krętki borelii. Tak, to jest fakt. Prawdopodobieństwo zarażenia jakąkolwiek chorobą zakaźną od gołębi ma miejsce, kiedy człowiek by przebywał naprawdę w dużym skupisku tych zwierząt. Tutaj w warunkach miejskich głównie chodzi o wysypywanie tej karmy na placu, jakim jest rynek. Czyli ten rynek tworzy się z niego jedno wielkie miejsce karmienia tych gołębi. One tu się rzeczywiście skupiają i co podejrzewam, że głównie o to chodzi miastu, zanieczyszczają elewację. Gdybyśmy tych gołębi nie karmili w jednym miejscu, tylko one by sobie same radziły na terenie całego miasta, to zanieczyszczenie nie byłoby, podejrzewam, w takiej liczbie, jak to ma miejsce i czego miasto zapewne chciałoby unikać. A dużo jest w ogóle gołębi w Cieszynie? Myślę, że tak. No sami możemy popatrzeć dookoła.
No a nie można wprowadzić jakichś, teraz wykaże się pewnie jakąś ignorancją, ale środków antykoncepcyjnych dla gołębi, żeby ich było mniej? Są środki antykoncepcyjne dla gołębi i one są stosowane na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii w postaci zaprawianej odpowiednim koksidostatykiem, który po dłuższym podawaniu ogranicza tą rozrodczość ziarnie. Natomiast ma to swoje plusy i minusy. Przede wszystkim nie możemy nigdy stwierdzić, że tej karmy nie pobierały inne ptaki, choćby ptaki, które są objęte ochroną ścisłą, taką jak wróbel. W związku z czym no, nie możemy ograniczać ich populacji, takiego wróbla. Właściwie powinno się dążyć do tego, żeby tę populację zwiększać. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy pobrał to wróbel, czy pobrał to tylko i wyłącznie gołąb. Ale w ogóle ta sprawa odpada w Polsce, ponieważ ten jedyny środek, który jest dopuszczony do ograniczenia płodności, nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce. Czyli nie karmimy gołębi. Taki jest wniosek. Ja trzymam jeszcze taką kartkę, Koleje Śląska Cieszyńskiego. Tak? Gdybyś mógł powiedzieć coś, bo rozumiem, że ty stoisz za całym przedsięwzięciem. Między innymi ja jestem jakby współzałożycielem, to oprócz tego są jeszcze koledzy, Błażej Foriarz, Mateusz Pękala, Radosław Kazimierowicz. Jest to taki portal, w którym opisujemy historię, współczesność i przyszłość, można powiedzieć, kolei transportu szynowego na terenie Śląska Cieszyńskiego, zarówno w polskiej, jak i w czeskiej jego części. Także nie rozróżniamy tu jakichś podziałów granicznych, bo dla nas to jest jeden wspólny organizm, który jakoś tam próbujemy opisywać. Ale nie szukacie złotego pociągu? Nie, obawiam się, że w naszych warunkach nie byłoby gdzie go zakopać. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy w takim razie za rozmowę. Ja na pewno będę szukał złotego pociągu. Chciałbym jeszcze kiedyś porozmawiać z Tobą o na przykład psach w Cieszynie albo o innych zwierzętach, ale to następny odcinek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Dębiniok był naszym gościem.